Jesteśmy w drodze do zoo. No, to zoo. Zoo. Bardzo fajnie. Tak? Tak. Powiem wam szczerze, że nigdy nie widziałam w zoo tyle miejsca dla tych zwierząt. To mnie... jestem pod wrażeniem, że naprawdę bardzo to jest ciekawe. Plus dodatkowo, co mi się podoba, że w każdym jakby części są elementy z danego kraju, tak? Na przykład te słonie są z Indii i mają tutaj takie hinduskie symbole. Tutaj taki jakby ala... Za mną widać taki... Nie kościół, tylko taki temple. Świątynia. Świątynia z Ganesh i tak dalej. I to bardzo fajnie jest zrobione. Naprawdę super ciekawie. Matylda nam wstała i jedziemy pociągiem. Ciuchciom jedziemy zobaczyć słonie. No i zatrzymaliśmy się na taki mały lunchek. Tutaj kurczaczek z grilla, kiełbaskę, kukurydza i piwko na spółkę. Banan. Banan dla Matyldy. Chlebek też troszeczkę dla Matyldy. Tak? Niam, 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 niam. Tutaj w ogóle nie ma klatki i sobie mopki skaczą po drzewku na samym środku. Ale to właśnie mnie najbardziej super to wygląda, że nie ma klatek. Tutaj otwarcie, pusto. Mają tyle miejsca. Aż miło się ogląda. No zamówiliśmy sobie mrożoną kawę i dostaliśmy coś takiego. Lody, kawa i bardzo, bardzo dużo bitej śmietany. Jak poprosiłam, żeby zamiast bitej śmietany, to ona powiedziała mi, że nie. Nie można tak. Nie. I się odwróciła. No nie, to nie, to będę musiała jeść bitą śmietanę. Matylda? Klotylda. Dlaczego Klotylda? Matylda? Klotylda. No i jesteśmy tutaj przy tańczącym domu. Dancing house. Piękne. Super to wygląda. I kogo spotykamy? Kto to jest? Kto to jest przed nami? Kto to jest przed nami?
I co znaleźliśmy po drodze? Bam, bam, bam. Idziemy teraz poszukiwać nowy kubek do kolekcji. O, i który tutaj kubek wybierzemy? Oczywiście ten, ale ten jest też bardzo ładny. Ten świąteczny? A tak, bo prezenty, snowman, Mikołaj może. A to jest ta nowa kolekcja, a tu stara. Patrzcie, jaka ładna, ładna, naprawdę ładne. Mamy takie kolory już? Chyba nie. No, te nowe każdy są nowe teraz. No, dobra, to bierzemy. Znowu wcinamy najlepsze lody w Pradze. Oprócz John, bo John się jako jedyny odchudza. Ale tym razem miałam mango. Tata miał waniliowe, smakowały ci? Co? Ja miałem lody? Ale najlepsze w Pradze? Najlepsze w waniliowe. No. Na całym świecie. Na całym świecie? Tak. A nie, bo we Florencji były lepsze. Ale waniliowe. A. No tak. Dostałeś prezent? Prezent? Od Uli i Romana? Fajny prezent? Fajny prezent? Wow! Straight this whole time. Nosek! Nosek? Ha, krecik? Hello, Tilly. Hello, how are you? I love you. Do you love me? No, kochani, moi rodzice poszli z Matyldą i dali nam wieczór dla siebie, to stwierdziliśmy, że idziemy do kina. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale po prostu w Warszawie nie mamy czasu iść do kina. To dlatego stwierdziliśmy, że dzisiaj pójdziemy do kina, ale najpierw coś zjeść i trochę pogadać, bo fajnie będzie też trochę pogadać. I mamy jedną zasadę, że nie rozmawiamy o Matyldzie, tylko o innych rzeczach. A kiedy ustaliliśmy tą zasadę? Teraz. Jesteśmy w drodze do kina, popatrzcie, to człowiek potrzebujemy do szczęścia, naprawdę. Jest Captain America, John, everybody sees. Because it's fitting. Dzień dobry, kochani! Już kolejny dzień, jemy śniadanko. Matylda już zjadła, jest w swojej klatce, nazwaliśmy to klatka. Wiem, że to tak trochę okrutnie, ale się bawi z krecikiem i jest zadowolona, gdzie? Tata jeszcze nie je, pije kawkę. Dzisiaj mieliśmy kawkę dostawa tutaj i jemy sobie owsiankę z jogurcikiem. Nie wiem, czy wiecie, ale w Czechach Costa dostarcza kawę do domu. Uber Eats. Uber Eats. John, how are you feeling? Uśmiechnij się, powiedz wszystkim, że wszystko jest ok, bo dzisiaj z nami nie idziesz, będziesz dzisiaj pracował. Ale byliśmy w kinie wczoraj. Ale byliśmy w kinie, no wiedzą o tym. Ale didn't see the after. A, no i jak ci się podobało wczoraj w kinie? Super? John spędził północy oglądając filmiki i tłumacząc, co się wydarzyło w filmie, tak? Mhm. Nerd. A ty nalubiłaś? Nerd. Tak, bardzo dobry film, bo mi się podobał. Nerd, tak? Halfway through the movie. Hi, Dilly! Hi, Dilly! Dobrze, teraz idziemy do sklepu z zabawkami. Wczoraj szybko tam weszliśmy i wyszliśmy, bo Matylda już była... Ja się uśmiecham. Mój tata bardzo się uśmiecha dzisiaj, popatrzcie. Jaki zadowolony.
No, idziemy do sklepu z zabawkami, tam jest karuzela w środku i moja mama weźmie Matyldę pierwszy raz na karuzelę, bo też Łukaszka, jej mój siostrzeniec, jej pierwszy wnuk, tak się mówi, też była z nim pierwsza na karuzelę, to też z Matyldą musi być pierwsza, no. Zawsze musimy znaleźć taki market i bardzo się cieszę, bo uwielbiam się patrzeć na owoce, warzywa, też różne tutaj rzeczy i to jest ewidentnie dla turystów zrobione, ale popatrzcie jak na przykład jak owoce mają pięknie ułożone, już czereśnie są, ale w takich łódkach, ale jak ładnie to jest ogarnięte. Tutaj jesteśmy na lunchiku. Tata właśnie spróbował naszą zupę czosnkową. Reklama Water Wipes na środku. A Matylda, co jesz? Owoce. Banany. I co jeszcze? Jagody, które zaraz będą na podłodze, tak? Proszę. Blueberries. No. No. Matylda. Kochani, ja zamówiłam jeden kawałek mięska na spółkę z mamą. Coś takiego wyszło. Tata gulasz, a mama dostał pusty talerz. Mamy innego wyjścia. No Matylda, siop z wózka i do góry śmigać, okej? Śmigać do góry, już szybciusko. Na czworaczka. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Chciałam powiedzieć, że mama wzięła Matyldę, a nam zostawiła najcięższą torebkę ever i się cieszę. A tyle schodów zrobiliśmy. Schudniemy w tej Pradze. Dołączył, John jest za mną, zadowolony, bo ma kawkę. A tutaj żołnierze idą. I żołnierze idą na zmianę. Ups. Ups. Thank you.
No kochani, już kolejny dzień, my się właśnie szykujemy do naszego takiego ostatniego dnia zwiedzania w Pradze. No i chyba będę miała dla was niespodziankę w następnym, ostatnim vlogu z Pragi. No, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, jak tak to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze Matylda i ja i cała rodzina, co, tak mam? Tak. Życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia.